Gdańszczanki i Gdańszczanie, obywatelki i obywatele. Zostajemy w Unii? Tak! Zostajemy w Unii? Tak! Zostajemy w Unii? Tak! Tak! Zostajemy! 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 Pełzający polexit niestety stał się faktem. Dzisiaj pan prezydent dał nam zadanie. Ja może je doprecyzuję. Jak zrobić, żeby przekonać tych, którzy chcą, żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej? Czy wiecie, że 3 z 10 obywateli jest za tym, żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej? To jest zadanie dla każdego z nas. Kiedy słyszymy, że Unia Europejska odbiera nam suwerenność, albo gniecie, czy znieważa polską konstytucję, miejmy na to gotową odpowiedź. Czy gdyby polska konstytucja była niezgodna z prawem unijnym, to ktokolwiek by nas 16-17 lat temu przyjął do Unii Europejskiej? Nie. O czym orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Orzekł tylko tyle, że prawa narzucone przez rządzącą dzisiaj większość w Polsce są nie tylko niezgodne z polską konstytucją, ale niezgodne są z prawem unijnym. Prawa chroniące nas, obywateli, prawa chroniące demokrację, bo prawo ma chronić demokrację i obywateli, a nie umacniać reżimy. Brawo! Kochani, ale nikt za nas tego nie zrobi. Wyjdźmy dzisiaj stąd z zadaniem, może do końca roku. Każdy z nas niech przekona jedną, dwie, trzy osoby do zmiany myślenia. Nie róbmy tego siłą, róbmy to siłą argumentów, bo przecież ich jest bardzo, bardzo wiele. Kiedy dzisiaj szłam tutaj, wielu ludzi podchodziło do mnie i mówią: pani prezydent, gdzie są unijne flagi? Ja mówię: no tu, wszystkie rozdaliśmy. Wolę, żeby były tutaj, na waszych domach, na budynkach urzędów, bo ja chcę, żebyśmy byli w Unii Europejskiej. Zobaczcie, Neptun świeci się na niebiesko. Na najwyższej górze w Gdańsku, na najwyższym maszcie, na Górze Gradowej powiewa unijna flaga. Na gdańskich autobusach i tramwajach są także unijne flagi. I będą tak długo, jak będzie trzeba. Ale tej władzy nie zmieni nikt inny, jak my, obywatele. Organizujmy się, przekonujmy niezdecydowanych, bo tylko to może przynieść zwycięstwo i pozostawić Polskę w Unii Europejskiej. Niech taki sygnał popłynie z Gdańska. Z Gdańska, gdzie zaczęła się zmiana nie tylko Polski, ale i Europy. Zostajemy w Unii? Zostajemy! Zostajemy! Zostajemy!